przepyszna. Składniki na ciasto kruche: mąka tortowa, masło 150 g, 3 żółtka jaj, a także 3 łyżki cukru pudru. Do przesianej mąki wbijamy 3 żółtka, następnie cukier puder, masło i szczypta soli. Pamiętajcie, sól podkreśla smak słodyczy. Wszystko dokładnie wyrabiamy. Wyrobione ciasto pakujemy do torebki foliowej i wkładamy do zamrażarki na pół godziny. Używam silikonowej formy na tartę, gdyż jest wygodniejsza. Ścieramy wcześniej schłodzone ciasto na tartce na dużych oczkach do warzyw. Zanim włożymy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni, należy tartę potraktować widelcem. Pieczemy w piekarniku około 20 minut. Do kremu potrzebne będą serek mascarpone 250 g, śmietana 30% 200 ml, a także 3 łyżki cukru pudru. Ubijamy śmietanę. Pod koniec ubijania dodajemy cukier. Na sam koniec dodajemy serek mascarpone i chwilę jeszcze ubijamy. Gotowy krem wykładamy na wystudzoną tartę. A teraz pora na owoce sezonu. Przyszedł czas na glazurę doktora Oetkera, którą kupiłem w Czechach. W Polsce jest ona dostępna tylko przez internet i raczej w niemieckiej wersji. Kupiłem 3 różne kolory: pomarańczowy, czerwony i przezroczysty. Po przetłumaczeniu czeskiego na polski wychodzi, że potrzebne będą jedynie szklanka 250 ml wody i 2 łyżki cukru. Gotujemy minutę ciągle mieszając i odstawiamy do przestygnięcia. A się zrobiła gęsta. Myślałem, że będzie bardziej lejąca. No dobra, wykładamy taką. Szczerze, chyba lepszą zrobiłbym samemu w połączeniu galaretki i kiślu. Kroimy. I mamy gotową tartę. Przepyszna. Nie zapomnij zasubskrybować kanału.